Widzicie, wczoraj, kiedy tak słuchałem słowa, mogłem się zastanawiać właśnie nad, tym nad tą wspaniałością naszego Boga. Bo kiedy czytamy już Stary Testament, to w Starym Testamencie możemy czytać przepiękne słowa tego, co, co Bóg uczynił. Choć ludzie jeszcze tego dokładnie nie widzieli, ale. Tam jest napisane tak, w taki piękny sposób, że On wszystko pięknie uczynił, nawet wieczność włożył w ich serca. Jak Bóg to zrobił, że On włożył tą wieczność? Wiecie, kiedy tak możemy patrzeć po tym wszystkim, to możemy widzieć bynajmniej to, że człowiek ma pragnienie wieczności że raczej nie ma człowieka, któremu nie zależy na tym, żeby żyć. Czyli samo pragnienie życia już jest na powiedzieć pokazaniem tego, że Bóg włożył coś w serce człowieka. Ale ważne jest teraz to, na powiedzieć, czy człowiek pójdzie za tym pragnieniem, które Bóg włożył, bo Bóg nie włożył doczesnego pragnienia. Przemijającego pragnienia. Śmiało można że Bóg włożył człowiekowi w serce wieczne pragnienie, wieczne, że to jest coś, co jest wieczne, że coś, co ku, człowiek, ku czemu można powiedzieć iść. Iść po prostu i Bóg mu da to wszystko, czego tylko on zechce, aby mógł to osiągnąć. I możemy powiedzieć dał. Bóg dał. Jeśli Bóg coś zapowiedział, to nie po to, tylko żeby dać człowiekowi informację: słuchajcie, moje stworzenie na Ziemi. Ja pięknie uczyniłem coś. Ja włożyłem coś w wasze serca i zostawił człowieka z tym coś. Nie, Bóg powiedział, wieczność. A Wy teraz zechciecie tego szukać. I kiedy czytamy Pismo Święte, ono nam mówi o ludziach, którzy bardzo tego szukali. Oni bardzo tego pragnęli. Oni się wywiadywali, kiedy to może nastąpić, jak to będzie wyglądało. Jaki będzie rzeczywiście tego czas. Zobaczcie, kiedy czytamy, to czytamy właśnie o tych ludziach, którzy nie zostawili tej informacji od tak sobie, niech se. Leży. Ja mam inne sprawy. Ja mam teraz inne zapotrzebowania. Ci ludzie gotowi byli zostawić jakby to wszystko, minąć to wszystko, aby spojrzeć na to, co Bóg zapowiedział, i żeby to osiągnąć, co jest najważniejsze. W liście do Rzymian wczoraj było też wspomniane o tym, że Bóg coś nam wyznaczył, że Bóg ma dla nas przeznaczenie. Ludzie często mówią, no. Takie przeznaczenie czy takie przeznaczenie czy takie przeznaczenie kierują się przeznaczeniem ale jakie jest Boże przeznaczenie względem człowieka człowieka jego stworzenia Czy Bożym przeznaczeniem dla człowieka jest to żeby człowiek poszedł na zatracenie Niektórzy mówią tak Bóg przeznaczył człowieka przejść na zatracenie przeznaczył Judasza a gdzie to jest napisane że Bóg przeznaczył Judasza gdzie jest napisane w ogóle jakimkolwiek miejscu słowa Bożego, że Bóg ludzkość przeznaczył mu na żeby poszła na wieczne zatracenie? Gdzie jest napisane? A wiemy, że ludzie są w stanie oskarżać Boga o takie przeznaczenie. Ale czy w Bożym planie tak jak mogliśmy wczoraj słuchać o Bożym planie. Czy w Bożym planie było to, żeby człowiek zginął? Czy takie już było Boże założenie, kiedy Bóg kształtował tą ziemię? A na nie uczynił człowieka. Pod każdym względem nie. Pod każdym względem nie. My śmiało możemy powiedzieć, to nie było Boże założenie. Boże założenie jest pięknie wyrażone, kiedy to Bóg mówił do Abrahama: Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. To było Boże założenie, kiedy Bóg tworzył człowieka. Na obraz i podobieństwo swoje to było Boże założenie, żeby tak człowiek właśnie trwał z Bogiem, żeby tak człowiek chodził z Bogiem w społeczności, był doskonały. Ale czy człowiek wybrał tę drogę? Czy człowiekowi spodobało się to, żeby iść tą drogą? Możemy się zastanowić, czy dzisiaj ludziom podoba naprawdę się, żeby iść tą drogą, którą Bóg wyznaczył. Społeczność i doskonałość. Ludzie mówią tak, oczywiście, chcę. Ja chcę. Ja chcę być w społeczności z Bogiem. Ja, ja chcę być doskonałym. To się można zastanowić i zapytać się w tym momencie takiego człowieka, a co robisz w tym kierunku? Jak działasz w tym kierunku, żeby trwać w społeczności z Bogiem i być doskonałym? Jak działasz? Co czynisz? Jak słuchasz Boga? Jak mu jesteś uległy? Samo chcę, wiem, jest zbyt małe. Można sobie powiedzieć: ja chcę. Ludzie, ludzie często mówią: ja chcę, ja chcę, ja chcę. I tego: ja chcę, to można powiedzieć, jest wielka, wysoka góra ale ilu przychodzi poza tą górę ja chcę i idzie dalej wykonanie tego ja chcę poddając się właśnie działaniu Boga żeby Bóg teraz to ja chcę mógł realizować w sercu człowieka który mówi ja chcę w tym szóstym rozdziale właśnie tego listu apostoła Pawła do Rzymian Paweł pisze tak, będę czytał tutaj od 20 wiersza dopiero ten fragment, ale zastanówmy się, jakie jest nasze pragnienie. Jakie jest nasze rzeczywiście spojrzenie na tym, co apostoł mógł przekazywać do ludzi rozumnych. Możemy sądzić, że to byli rozumni ludzie, którzy rozumieli, co On chce im przekazać, co chce im na powiedzieć, włożyć w ich serca. Żeby oni mogli z tym iść, żeby mogli jak najbardziej ku temu dążyć. Żeby mogli to trzymać, cenić sobie. Żeby nie dali się ściągnąć diabłu, który robi wszystko w tym kierunku, żeby ten cel człowiekowi zagmatwać. A czytamy tak. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I teraz my możemy naprawdę wiecie, głęboko się zastanowić, czym dla nas jest wieczność. Bóg określił cel dla każdego człowieka. Czy to nie jest dla każdego? Czytamy, że Bóg w Chrystusie z sobą świat pojednał. Czytamy wnowuż w Słowie Bożym, że nasz Pan Jezus Chrystus wziął grzechy całego świata. Czyli każdy człowiek na ziemi ma możliwość. Dana mu jest możliwość. Ilu ludzi skorzysta z tej możliwości? My nie wiemy. My nie mamy jakiegokolwiek pojęcia ilu. A może powiedzieć sobie sobie śmiało, to nie jest nasz problem. Ilu? Naszym problemem może być tylko to, czy my skorzystamy. Czy my, wierzący dzisiejszego czasu, którzy są gnani, dosłownie gnani, bo tak możemy to określić, gnani przez wir, można powiedzieć, tego świata, gnanik, można powiedzieć, ku temu, żeby nie myśleć o wieczności. Żeby nie zajmować się wiecznością. Żeby nie badać się nie przepatrując się w tym lustrze Słowa Bożego. Czy ja, jak ja już pasuję do tej wieczności? Jak ja wyglądam względem tej wieczności? Dlaczego Bożym przeznaczeniem, zobaczcie, dla człowieka tutaj jest napisane, że Bóg taki cel człowiekowi właśnie określił? Żywot wieczny. Dlaczego żywot wieczny? Dlaczego Bóg nie powie o jakimkolwiek innym celu? Że moim celem dla ciebie będzie to, 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 to. Nie, Bóg mówi wyraźnie, zobaczcie, w taki piękny sposób, moim celem jest to, żebyś ty doszedł do mnie i żebyś miał życie wieczne. Dlaczego Bogu tak na tym zależy? Dlaczego Bóg nie powiedział jakieś tam życie? Żebyś miał jakieś życie, żebyś sobie dobrze mógł pożyć. Jest wiecie naprawdę piękne, że naszemu Bogu nie chodzi o to, żebyśmy my sobie jakoś tutaj na tej ziemi pożyli. Pięknie czy nie pięknie po prostu, można w ludzkim punkcie tego widzenia, ale Bóg chce, żebyśmy już tutaj na ziemi żyli wiecznością. Żeby tutaj już na ziemi można w nas funkcjonowało życie wieczne, żeby nad nami nie brało, powiedzieć, kontroli i władzy to życie doczesne. A wiemy, że niestety jest tak, że to życie doczesne ono próbuje wziąć władzę i przejąć kontrolę nad człowiekiem, aby człowiek nie myślał o tym, co wieczne. Ale tak jak słowo Boże pokazuje, żeby człowiek myślał o tym, co jest doczesne. Żeby jego serce nie było w tym, co jest wieczne. Ale żeby jego serce było w tym, co jest doczesne. Czy kiedy popatrzymy na tą ziemię, kiedy popatrzymy na stworzenie Boże, człowieka, czy możemy śmiało powiedzieć, że dostrzegamy to piękno, że ludzie dążą do wieczności? Do tej wieczności, którą Bóg określił. Możemy powiedzieć ze smutkiem, nie? Gdybyśmy chcieli powiedzieć tak, to byśmy się oszukiwali. Naprawdę mało ludzi, śmiało możemy powiedzieć, mało ludzi na obliczu tej ziemi zaprząta sobie i serce, i umysł wiecznością, do której Bóg chce wziąć człowieka. Raczej można powiedzieć, większość ludzi na tej ziemi jest zaobserwowaną doczesnością. Yy, interesuje ich w tym momencie tylko doczesność. Mówią o wieczności, tak, wieczność, kiedyś, tam, ale na końcu najczęściej swojej rozmowy to tym i tak przyklepię łopatą. Taka jest rzeczywista wiara człowieka we wieczność, o której mówi Bóg. A my możemy zobaczyć jako wierzący, jaka jest nasza wiara w wieczność. Jak nasze życie, można powiedzieć, kroczy ku tej wieczności. Czy ono się przemienia na obraz tej wieczności. Czy ono, można powiedzieć, jest nakierowane rzeczywiście w ten punkt, który Bóg określił. Jednak można powiedzieć nie, że jest inaczej, że no wiem, jak to nieraz bywa, że człowiek mówi, no ale przecież ja tutaj muszę jakoś funkcjonować. Ja muszę to, ja muszę to, ja muszę to, ja muszę to, ja muszę to. Ja muszę to. Wiecie, ja sobie też tak myślałem i tak sobie mu powiedzieć, Boże, przecież ja nie muszę ani tego, ani tego, ani tego. Jedno, co muszę, to muszę zadbać o życie wieczne. To jest to, co jest najważniejsze. Ja mogę stracić to, co jest tutaj na ziemi. Stracić, można powiedzieć, wpływy. Stracić, można powiedzieć, można powiedzieć, godność swoją tutaj na tej ziemi. Ale ja nie mogę stracić życia wiecznego. Ja nie mogę zaniedbać życia wiecznego. Ja nie mogę przestać myśleć o życiu wiecznym. Ono musi mnie absorbować. To musi być coś, można powiedzieć, co nieustannie można powiedzieć. jest w moim sercu, jest w moim umyśle. Tak jak powiedziałem, jak ja we względem tego obrazu życia wiecznego wyglądam. Czy zastanawialiście się nad tym, czy życie wieczne można zobaczyć? No człowiek może powiedzieć, no życia wiecznego tu nie zobaczysz, tam kiedyś w niebie to tak. Zobaczysz życie wieczne. To nie jest prawdą. Życie wieczne można zobaczyć. Życie wieczne jest widoczne. Tak jak można zobaczyć przecież to doczesne życie. Możesz, możesz zobaczyć doczesne życie. Jak wygląda życie doczesne? Gdzie biegnie to życie doczesne? Do czego ono biegnie? To ma powiedzieć odbiciem tego, gdzie biegnie doczesne, jest życie wieczne, gdzie ono biegnie. Gdzie, na czym ono jest, ma napowiedzieć, oparte. Na co ono patrzy. Czego ono pragnie. Czyli jeśli byśmy mieli określić, że nie można zobaczyć życia wiecznego, to to nie jest prawdą. Je można zobaczyć. Można je zobaczyć. Kiedy czytamy Słowo Boże, ono nam pięknie pokazuje to, że ci, którzy byli przed nami, nasi bracia apostołowie, oni oglądali życie. Oni chodzili za życiem niedoczesnym. Oni chodzili za życiem wiecznym, i oni mogli powiedzieć, że życie wieczne to jest miłość, to jest pokój, to jest radość. Oni mogli nazwać słowami, jak wygląda życie wieczne. I ono mogło przede wszystkim w nich znaleźć miejsce. O tych ludziach można było powiedzieć: Zobaczcie, szaleńcy, wariaci. Oni nie chcą tego nie chcą niczego tutaj na ziemi. Mówią o jakichś rzeczach, które są chyba tylko na powiedzieć wymysłem i chorych umysłów. Ale czy oni mówili o tym, co jest wymysłem i chorych umysłów? Nie. Oni mówili o tym, co jest, co jest rzeczywistością. Ale rzeczywistością, którą można było jeszcze dojrzeć przez wiarę. I oni przez wiarę mogli patrzeć na tą rzeczywistość, którą Bóg dał w Jezusie Chrystusie. I oni ogłaszali tą rzeczywistość. Ile ludzi poszło za tą rzeczywistością? Ilu dzisiaj idzie, możemy śmiało powiedzieć, za tą rzeczywistością? Ilu dzisiaj sobie ceni, zobaczcie, ten cel? Żeby nie zgubić celu sprzed oczu. To jest bardzo ważne, żeby go nie zgubić. Słowo Boże nam pokazuje ludzi, jak oni dążyli do tego celu. Oni są dla nas pewnym też obrazem, wobec którego my możemy siebie też postawić, wiecie, i możemy powiedzieć sobie: Czy ja też dążę do tego celu? Czy ten cel nadal jest dzisiaj przed moimi oczami i w moim sercu? Czy może mój wróg, diabeł, już zrobił pewne postępy i udało mu się przysłonić ten cel? A na cel. Wystawić już coś innego. Zanim poznaliśmy naszego Pana Jezusa, zanim poznaliśmy Boga, myśmy mieli, każdy z nas miał swój własny cel. Określony, jako młody mężczyzna czy młoda niewiasta, każdy z nas, wiecie, miał określony cel. Myśmy sobie też mieli postawiony jakiś cel dojść do czegoś tutaj, na tej ziemi zdobyć to, zdobyć to, zdobyć to, 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 to. I każdy jakiś miał na górę, którą sobie postawił jako cel, że to on musi zdobyć. A zobaczcie, jak Bóg nam coś pięknego postawi przed nasze oczy. I on mówi, ja to wam daję. Wiecie, to jest piękne, że Bóg nie mówi, ty to musisz zdobyć. On mówi, ja ci to daję. A ty teraz pilnie tego strzesz, aby nie zostało to ci wykradzione. Czy my umiemy naprawdę, zobaczcie, pinię tego strzec? Czy serc, serce naszych, ocz, można powiedzieć, oczy naszego serca, są wpatrzone w tą wieczność? Czy z nas rzeczywiście może wydobywać się symfonia, naprawdę symfonia wdzięczności, że coś tak pięknego i wspaniałego otrzymałem, na co nie ja pracowałem, ale ktoś dla mnie to wypracował? Często rzeczywiście to jest prawdą. Często jest tak, że jeśli na coś nie pracowałem, to po pewnym czasie mogę sobie zacząć lekko to traktować. Lekko. Daj coś dziecku, ono nie pracowało. Początek jest taki, każdy z nas wie, kto ma dzieci, jak to wygląda. Ono potrafi się tym cieszyć, ono jest zadowolone, ale po pewnym czasie to, co dla niego było takie wspaniałe, co tak go cieszyło, tak jak słyszeliśmy raz też już w słowie niedawno, zresztą to może być odłożone gdzieś na półkę. Tak można, wiecie, naprawdę odłożyć sobie na półkę. Życie wieczne. I ono tam może obrastać w kurz. Takim obrazem możemy to może pokazać. A to byłoby tragedią, gdybyśmy my mieli cokolwiek odkładać. Wiecie, to co mamy w wieczności. To, co Bóg wpisał w nasze serca, to, co dał w naszym Jezusie Chrystusie, nie zajmować się tym. Bóg chce, żebyśmy się jak najbardziej zajmowali. Na mnie do mnie tak bardzo zaczęło to docierać: myśl o tym, myśl o tym, nie spuszczaj z tego ze, od, ze swoich oczu. Myśl o tym, co ja ci dałem, co zostało dla ciebie zdobyte. Nie pozwól, żeby to gdzieś stanęło już teraz za tobą, a co innego stanęło przed tobą. Ale diabeł ja chciałby z powrotem. Co innego postawić przed oczy? Mam rodzinę. Diabeł ja mój, musisz szczególnie zadbać o rodzinę. I mogę zadbać o rodzinę. Mogę zadbać, żeby tej, w tej rodzinie niczego nie brakowało, żeby rodzina była szczęśliwa, bo ma wszystko, bo wypracowuje to dla nich. Ale czy to jest mu na to, co chciałbym im dać? Ja wam powiem nie. Tak jak nieraz wam już mówiłem o tym, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby jeśli mam jakieś dziedzictwo zostawić moim dzieciom, to wieczność. Żeby one mogły oglądać wieczność. Żeby one mogły powiedzieć, mój tata ma wieczność. Mój tata nie gromadził tego, co jest doczesne, on gromadził to, co jest wieczne. Dla mojego taty ważniejsze było to, co jest wieczne, od tego, co doczesne. Żeby one w swoich sercach też mogły tego zapragnąć, Boże, pomóż mi, żebym teraz ja mógł iść tym torem, tym śladem, żebym teraz ja mógł do tego też gromadzić, do tego co jest wieczne. Żebym ja też mógł teraz mieć ten cel, jaki miał mój tata, moja mama. Wiecie, to jest naprawdę piękne, kiedy dziecko może mieć w swoim sercu takie pragnienie. Ale jak ono może mieć takie pragnienie, jeżeli po prostu ja nie będę miał tego pragnienia? Jeśli ja zaniedbam to, co Bóg mi dał, jeśli ja odstawię to gdzieś na półkę, bo teraz można są ważniejsze rzeczy, teraz są no, ważniejsze zadania, teraz jest ważniejszy cel, wiecie naprawdę, ja wiem, że nie ma ważniejszego celu, jak ten, który Bóg położył przed oczy człowieka. On powiedział, a za cel żywot wieczny. Tak tu tak jest pięknie to napisane. A za cel? Ja ci stawiam żywot wieczny. Ja ci to stawiam. Możesz z tego czerpać ile tylko chcesz. Ja cię nie ograniczam w tym. Ale ważne jest to, czy moje serce jest w tym. Czy ja naprawdę tego pragnę. Inne miejsce Słowa Bożego. Ono nam też mówi właśnie o celu. Kiedy czytamy list apostoła Piotra, i też taki dłuższy fragment przeczytam, wiecie, naprawdę możemy się zastanowić, jak to jest to dzisiaj z tym celem. Jak ten cel przyświeca człowiekowi z Biblią w ręku. Ja naprawdę się zgadzam z tym, co powiedział brat Marian. Perfekcyjnie się diabłu udało to, że ludzie mogą otwierać Biblię, ale z niej nie korzystają. Nie czerpią z tego, można powiedzieć, co Bóg zawarł w Piśmie Świętym. Patrzą na to, jakby to był jakiś już przeżytek. Jakby coś, można powiedzieć, co tutaj na tej ziemi to się nie przyda. Tam może w niebie to tak, ale tu na tej ziemi to nie. Tutaj to ja muszę zatroszyć się o to, ja muszę zadbać o to i o tamto. Nie, tutaj na tej ziemi ja muszę zadbać o to, żeby mieć życie wieczne. Bóg jest wieczny. Wiecie, że zastanawiałem się, dlaczego Bóg powiedział o wieczności, bo On jest wieczny, i jeśli ktoś ma z Nim przebywać, musi mieć wieczność, którą On ma. Jeśli ktoś nie będzie miał dokładnie tej wieczności, którą ma Bóg, to jakby mógłby z Nim przebywać? Jakby mógł oglądać Jego oblicze, cudowne święte oblicze, teraz możemy zobaczyć naprawdę, jak to jest ważne, żeby ten cel nie dać sobie usunąć. Przed oczu naszych serc. A każdy z nas może powiedzieć, że to jest naprawdę walka, że diabeł walczy i to potwornie walczy, żeby zabrać świadomość życia wiecznego, a skoncentrować się tylko na tym, co jest doczesne. I gdybyśmy mieli to zrobić, to wiemy, co pisze apostoł Paweł: Najbardziej pożałowania godni ludzie na tej ziemi. Bo tak można powiedzieć: Najbardziej pożałowania godni. Jeśli zamieniam wieczność na doczesność, jeśli tylko z Chrystusa chcę czerpać co do to doczesności, to najbardziej pożałowania godnym człowiekiem jestem. Bo On mi otwiera wieczność, a ja nie patrzę na wieczność, nie chcę czerpać z wieczności, a tylko myślę o doczesności, żeby tutaj, w tej doczesności, żeby tutaj to życie na Ziemi jakoś mi się pięknie ułożyło. No ale piękne jest to, że Pan Jezus nie przyszedł ułożyć pięknego życia człowiekowi na Ziemi. Nigdzie w Biblii bynajmniej tego nie znalazłem, żeby tam było napisane: Piękne życie przyszedł on ułożyć człowiekowi na ziemi, żeby się mu tutaj pięknie i fajnie tutaj żyło. Nie. Czytam raczej w prześladowaniach, w cierpieniach, w bólach, w takim czymś. Ale on powiedział: Ale potem. Ale potem ci, którzy wytrwają, którzy nie odstąpią, którzy nie zgorszą się Nim, On zapełnił wieczną radość tam, gdzie nie będzie już ani cierpienia, ani jakiegokolwiek bólu, gdzie nie będzie ani jednej łzy. Tak jak śpiewaliśmy tą pieśń, warto Ojcze. Było warto Ojcze. Bóg wie, dlaczego tak. A my jedynie możemy się temu poddać, będąc mu wdzięcznymi, że on coś tak pięknego położył przed nami jako cel. Mógłby nas zostawić z naszym celem. I każdy może gdzieś w jakiś sposób doszedłby do swojego celu. Wiem, jak ludzie dochodzą mimo wszystko do swoich celów: przez grzech. Tu na ziemi do swoich celów żaden człowiek nie dojdzie poprzez miłość, sprawiedliwość nie dojdzie. Przez grzech. Samolubstwo, chciwość, arogancję. Przez grzech człowiek dochodzi do swoich, można powiedzieć, swoich celów. Ale jaki jest koniec tego celu? Oglądanie oblicze Boga? Końcem wszystkich tych celów, wszystkich tych celów, jakie ludzie mają tutaj na tej ziemi, czy to, można powiedzieć, człowiek Biedny, czy to człowiek ma powiedzieć, super bogaty? To apostoł Paweł napisał: A końcem tego jest śmierć. Ich cele tam się kończą. Na cmentarzu kończy się cel każdego człowieka, który nie położył swojej nadziei i ufności w Bogu, który za cel nie obrał życia wiecznego, który Bóg położył przed każdym człowiekiem. Na cmentarzu i się cele kończą. Ale na cmentarzu nie kończą się cele tych, którzy obrali życie wieczne. Ciało może tam spolec. I ktoś może powiedzieć: No, szkoda, umarł. Nie, on nie umarł. On poszedł dalej, on żyje. To jest piękne, właśnie, co Bóg zechciał nam dać. A tu czytamy tak: eee, Będę to czytał, może od trzeciego wersetu, ten pierwszy list Piotra. Błogosławiony niechaj będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie! Chociaż Go nie widzieliście, wierzycie w Niego, chociaż Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz, zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbieniem. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba, opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. I znowu możemy tutaj czytać innego apostoła, który znowuż pokazuje ten główny cel. Czy to są dwa różne cele? Paweł mówi, że Bóg położył dla nas jako cel życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym Panu. A tu czytamy jako cel, cel naszej wiary zbawienie duszy. Czy to są dwa cele? Nie, to jest ten sam cel. To jest nadal jeden przepiękny ten sam cel, który Bóg położył przed człowiekiem, i który chce Bóg, żeby każdy człowiek, który to otrzymał, naprawdę strzegł, żebyśmy my, do naprawdę tego strzegli, żebyśmy nie dali się wciągnąć z powrotem w doczesność. Słowo Boże mój, gdyż wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. A nasza wiara może rzeczywiście patrzeć na to, co jest. Wieczne. Nasza wiara nie czerpie przecież sił z tego, co jest doczesne. Z tego czerpie nasza cielesność, ale nie wiara. Wiara się na tym nie koncentruje. Ona się koncentruje rzeczywiście na tym, co jest wieczne. Ona z tego czerpie, ona się z tego raduje. Tak jak tu jest powiedziane, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w Niego, chociaż go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Wiecie, to jest cud. To jest naprawdę cud. Czy potrafisz się cieszyć czymś, czego nie widzisz, czego nie potrafisz dotknąć? A Bóg nam to, zobaczcie, daje coś tak pięknego, coś tak wspaniałego. Możemy miłować kogoś, kogo my na oczy nie widzieliśmy. I może tutaj na Ziemi nawet nie ujrzymy, w tych fizycznych, w tych ciałach. Może nie ujrzymy, nie wiemy, może nie ujrzymy. A słowo Boże mój, tego miłujecie. My możemy tego miłować, my się możemy z Niego radować. Możemy chodzić rzeczywiście w takim pięknym szczęściu. Wiecie, jest taki piękny psalm, który zawsze mnie tak na pociąga, że mogę mówić, Boże, daj, daj jeszcze bardziej z tego. Kiedy to psalmista mówi, gotowe jest serce moje, O Boże, będę śpiewał i grał. Czy on je sobie tak przygotował, czy to Bóg je przygotował? Bóg. Bóg, który włożył cel w serce człowieka. Ale naprawdę, wiecie, naprawdę możemy zobaczyć, że ten cel można zagubić. Można stracić z przed oczu serca ten cel. Można sobie ten cel tak naprawdę umniejszyć, że dla mnie on już nie będzie miał takiej wartości. Jaką miał na początku, bo każdy z nas na początku wie, jaką wartość ten cel nabrał, kiedy Bóg otworzył nasze oczy na ten cel. Tak jakby po prostu Bóg powiedział spójrz tam. Widzisz? Widzę. Biegnij tam. Ale diabeł mówi, nie, nie patrz tam, nie patrz tam, spójrz tam. Spójrz tam, ile tam możesz osiągnąć? Ile tam możesz otrzymać? Ale nasz Bóg zawsze mówi patrz tam. Patrz przed siebie, jak słowo Boże mówi. A przed nami jest nasz Pan Jezus Chrystus. To jest nasz cel, nasze życie, nasza wieczność. Jezus Chrystus. Wiecie, tego naprawdę co nie możemy dać zabrać przed naszych oczu. Myśląc sobie, że no bo przecież jestem na tej ziemi. Naprawdę, takie myśli często przychodzą. No ale ja przecież jestem na tej ziemi. No jakieś na tej ziemi sobie muszę dać tu radę. Może są to niekiedy takie kujące dla nas słowa, ale Pan Jezus powiedział, najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości szukaj, a tamto wszystko będzie Ci dodane. Jeśli będziesz tego szukał, jeśli będziesz o to zabiegał, jeśli tego będziesz pragnął, co jest w tym Królestwie, co jest wieczne, to nie przejmuj się, ja ci tam tego dam, bo ja wiem. Niekiedy dla nas może to wyglądać jako jak, jak, jak bajka jakaś, że nasz Pan Jezus Chrystus mówi, zobaczcie wróbelki sobie, a czy jakichkolwiek spadnie bez woli ojca, a i wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Ile ludzi tak naprawdę w to wierzy, że. Że to, co powiedział nasz Pan Jezus Chrystus, jest rzeczywistością, prawdą. Że wszystkie włosy na naszej głowie są policzone. Możemy powiedzieć, no tak, no ale ile ich wypadło, ale są policzone. Jeśli On tak powiedział, to możemy wierzyć, to możemy powiedzieć amen. Powiedział tak nasz Pan Jezus. On nigdy nie kłamie. On nam mówi prawdę. I tak jak powiedziałem, wiecie, naprawdę zastanawiałem się nad ludźmi, który, o których mogę czytać w Biblii, Coś skłaniało do tego, żeby tak trzymać się Boga. Oni musieli mieć cel. Nawet ludzie w Starym Testamencie, o których możemy czytać, oni musieli już widzieć ten cel, w którym my mogliśmy stanąć. Oni go widzieli. I to, co wtedy otrzymali, oni według tego chcieli postępować przed Bogiem, aby nie minąć się z tym celem. A oni też mogli się minąć. Ani oni robili wszystko w tym kierunku, żeby się z tym nie minąć. Nawet może przeczytam takie piękne słowa. Jest to z księgi Joba. Człowiek, który tyle cierpiał, mógłby powiedzieć: Nie, nie chcę już tego, nie chcę. Chcę tego, co każdy śmiertelnik na tej ziemi. To mi wystarczy. Mógłby zacząć bluźnić Bogu, urągać Bogu. On tego nie uczynił. On się bał Boga, bał się do końca, naprawdę, on się bał Boga do końca swojego życia, możemy śmiało powiedzieć. On dążył, żeby po prostu to otrzymać. I, jako, i co Bóg włożył w jego serce? W tym dziewiętnastym rozdziale, wiecie, to jest naprawdę taka piękna pewność. Pewność, którą chcę mieć też każdego dnia w swoim sercu. Że jeśli ktoś by chciał przyjść i podważać mi to po prostu, to ja chcę mu tak powiedzieć, jak powiedział w tym momencie Job. A tutaj czytamy takie, właśnie te piękne słowa, kiedy od 23 wersetu i Bóg spełnił zresztą to, co on powiedział. Oby były zapisane moje słowa oby były utrwalone w księdze. Żelaznym rylcem i ołowiem Wykute w skalę na zawsze Lecz ja wiem Że odkupiciel mój żyje I że jako ostatni nad prochem stanie Że potem Chociaż moja skóra jest Tak poszarpana uwolniono od swego ciała Będę oglądał Boga Tak, ja sam ujrzę Go I moje oczy zobaczą Go Nie kto inny Zobaczcie jaka piękna pewność Człowiek w takim doświadczeniu naprawdę można się zachwycać. Człowiek w takim doświadczeniu, te wrzody, to wszystko, no nie jeden sobie by życzył tylko śmierci, koniec umrzeć, popełnić samobójstwo, może nawet. Jak piękną wartość włożył Bóg w jego serce. Wiecie, dla mnie jest piękne to, że Bóg spełnił jego słowa. Mówi: Oby były zapisane w księdze moje słowa, a my dzisiaj możemy czytać. Bóg spełnił jego prośbę. Oby były zapisane, a my teraz czytamy to, co mógł powiedzieć, to co było w jego sercu, on to wyraził. Lecz ja wiem, ja będę oglądał Boga. Nie kto inny, ja sam. Chociaż moje ciało jest tak poszarpane, moja skóra, ale ja będę oglądał. I gdzie dzisiaj może być Job? Z tymi, którzy, można powiedzieć, tylko doczesność mieli przed swoimi oczami, na pewno nie. Czytamy w księdze objawienia, gdzie są te wszystkie dusze, które oczekiwały. Nasz Pan Jezus Chrystus zabrał tych jeńców. O nich wyzwolił, on zszedł, on stamtąd ich zabrał, nie zostawił z tymi, którzy myśleli tylko o doczesności, o których Paweł też mówi, że ich Bogiem to jest brzuch. Doczesne coś, że oni w tym położyli po prostu swoją nadzieję, a nie w Bogu żywym, świętym. Cudownym, wspaniałym. Także też niech w naszych właśnie sercach będzie ta wierzność, niech nasze patrzenie na ten cel nie będzie, można powiedzieć, takie mętne. Wiecie, bo to może być takie mętne patrzenie, gdzie człowiek patrzy, no patrzy na ten cel, a tak naprawdę diabłu się już udało jeszcze inny cel za ten cel postawić. I człowiek niby przez ten cel patrzy na tamten, ale już nie ten dla niego jest ważny, ale tamten. Wielu ludzi, na powiedzieć, patrzy już na tamten. A na co my dzisiaj patrzymy? Czy to jest właśnie ten cel, o którym napisał apostoł Paweł? O którym napisał apostoł Piotr? Zbawienie naszych dusz? Żywot wieczny w Jezusie Chrystusie? Niech Bóg da, żeby po prostu, tak jak powiedziałem, naprawdę, ja wierzę, że to życie wieczne, ono jest oglądalne w nas tak samo. Tak jak apostołowie mogli Iść za życiem wiecznym. Oni szli za życiem wiecznym. Oni widzieli, co życie wieczne czyniło tutaj, na tej ziemi. Oni to widzieli. Później to życie wieczne chodziło w nich i inni mogli patrzeć. To jest życie wieczne. Mogli walczyć z tym życiem wiecznym. Ale Pan powiedział: Wy nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale potem już nic uczynić nie mogą. Nie bójcie się tych. Ciało mogą zabić. Ale jeśli człowiek trwa w Panu, trzyma się Pana, jego życia wiecznego mu nie zabiją. Ono jest wieczne. Nie zniszczą tego życia. A człowiek musi trwać w Panu, musi patrzeć na Pana. Pan musi być dla Niego rzeczywiście największą wartością. Jeśli nie, to wtedy tak, to można to utracić. Można to stracić. Można było tu było czytać też, jak Paweł mówi w liście na, do Koryntian, że... Zawodnicy biegną. Wszyscy biegną, tam przygotowują się, oni się wstrzymują od różnych rzeczy, żeby zdobyć tą nagrodę. To jest nasza nagroda. My ją już mamy, tą nagrodę, ale wiecie, naprawdę tej nagrody trzeba strzec. Nie można sobie pozwolić na to, że ta nagroda traci dla mnie na wartości. Że ona już nie jest dla mnie taką nagrodą jak kiedyś. Bo wtedy może, mogę sobie ją łatwo oddać. Wielu oddało tę nagrodę. Tak jak samo widzimy Ezawa. Dla, dla niego mogło być coś to wspaniałe, że przyjdzie ten czas, kiedy mój ojciec mnie pobłogosławi Otrzymał to błogosławieństwo ojca. Ale w chwili doświadczenia to błogosławieństwo ojca jako za nicę poczytał sprzedał to, co mu dawało możliwość tego błogosławieństwa. Za coś doczesnego, za miskę z soczewicy, czytamy. Było na pewno to wielkie doświadczenie w tym momencie dla tego człowieka, ale, ale Bóg nie usprawiedliwił tego, co on uczynił. On nie znalazł miejsca, na powiedzieć, zmiany myślenia, jak Słowo Boże mówi. Bo on sprzedał to. Jeśli człowiek życie wieczne sprzedaje za doczesne, bo, bo, bo człowiek może powiedzieć, bo, 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 ale Bóg nie powie, bo ja Ciebie to rozumiem, w tym, że dla Ciebie to było trudne doświadczenie. Nie, dlatego pilnujmy. rzeczywiście pilnujmy tego celu, żebyśmy doszli do tego celu, żebyśmy stanęli przed Bogiem i Bóg, żeby Bóg mógł napowiedzieć: Zachowałeś ten cel, nie utraciłeś z niego nic. I właśnie tak, tak, bo napowiedzieć będzie to w naszych sercach. Amen.